Czas wakacji to okres, w którym szkoły na terenie gminy Kościelec przechodzą gruntowny lifting. O zakresie prac w poszczególnych placówkach opowiedzą dyrektorzy szkół. Posłuchajmy. Wakacje to czas odpoczynku tylko dla uczniów. W tym czasie w każdej szkole coś się dzieje. Dzieje się technicznie, czyli przygotowywane są sale do dalszego funkcjonowania. Budynek szkoły podstawowej i przedszkola to duży obiekt. Szkoła podstawowa od 25 lat już funkcjonuje, w związku z tym tych remontów ciągle przybywa i przybywa. W tym roku, jak i w poprzednich latach, zaplanowaliśmy remont w niektórych salach. Są to dwie sale, które są robione właściwie od podstaw, gdzie są wylewane nowe nawierzchnie posadzkowe, nowa wykładzina, malowanie ścian i wyposażenie. W jednej z sal w bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy zrobić miejsce spożywania posiłków dla dzieci. Jest to szczególne miejsce, a głównie dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku wprowadza rozporządzenie mówiące o tym, że każde dziecko będzie w szkole mogło skorzystać z ciepłego posiłku. My wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom. W naszym budynku powstaje pomieszczenie, w którym będzie znajdowała się jadalnia, ale jadalnia wyposażona i przeznaczona tylko do tego celu. Na tą inwestycję dostaliśmy dofinansowanie z projektu Posiłek w Szkole i w Domu z modułu trzeciego. Są to wprawdzie niewielkie pieniądze jak na dzisiejszy dzień, ale postaramy się, żeby ta jadalnia funkcjonowała tak jak należy i jaka się należy właściwie naszym dzieciom. Czas wakacji to czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. A dla szkoły jest to czas do przeprowadzenia remontów, inwestycji i prac porządkowych. Również i w szkole podstawowej w Dobrowie takie prace w trakcie wakacji były zaplanowane i zrealizowane. Wszystkie sale lekcyjne i inne obiekty należące do szkoły były porządkowane i przeprowadzone były w nich drobne naprawy. Chociażby wymienię tutaj naprawa furtki wejściowej na teren szkoły. Całościowemu natomiast odnowieniu poddana została sala oddziału przedszkolnego oraz korytarz dolny. W trakcie wakacji kontynuowaliśmy adaptację jednej z sali na realizację programu Laboratorium Przyszłości. W sali tej uczniowie będą mieli możliwość realizacji swoich pasji technicznych, plastycznych, informatycznych. Pragnę w tym miejscu podziękować organowi prowadzącemu na czele z panem wójtem za środki na realizację tych remontów, a także pracownikom obsługi za zaangażowanie w pracę, bowiem wszystkie te nasze naprawy, wszystkie prace związane z remontami zostały przeprowadzane własnymi siłami. Pomimo trudności budżetowych udało nam się te prace przeprowadzić. W Szkole Podstawowej w Różkowie Pierwszym w okresie wakacji wiele się dzieje. Rozpoczęliśmy remonty, można powiedzieć, że kontynuujemy je. Pomalowaliśmy sale przedszkolne, korytarz w przedszkolu. Planujemy pomalować salę klasy pierwszej, również z korytarzem i z łazienkami. W dalszej perspektywie jest odnowienie placu zabaw, ławek przed budynkiem szkoły oraz postawienia bramek zabezpieczających wejście do szkoły. To są takie nasze najbliższe plany na okres wakacyjny. W niedługiej przyszłości myślimy też o założeniu kostki. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że też uda nam się to zrobić. Wspólnie z rodzicami mamy też wielką nadzieję, że uda nam się zakupić dla dzieci szafki, które będą miały przeznaczenie na odzież zmienną dla dzieci.
W tym roku szkolnym w szkole będzie przeprowadzona duża inwestycja, ponieważ jesteśmy bardzo wdzięczni panu wójtowi, że typował właśnie naszą szkołę do środków, do pozyskania środków na zmianę pokrycia dachowego. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dach jest bardzo zniszczony i od kilku lat podczas silnych deszczy, wiatrów, różne rzeczy nieprzyjemne tutaj wewnątrz się działy. W tym roku gmina pozyskała pieniążki i właśnie zostaną one przeznaczone na nasz dach. Bardzo dziękujemy za to. I w tym roku szkolnym postaramy się zrobić na zewnątrz szkoły wiatę dla rowerów, ponieważ nasi uczniowie przybywają do szkoły bardzo często na rowerach z okolicznych wsi. Chcielibyśmy tą wiatę wykonać przynajmniej w większości z pozyskanych środków od sponsorów. Już poskładaliśmy takie podania z prośbą, jedna firma już odpowiedziała, więc myślimy, że już w wakacje rozpoczniemy budowanie wiaty na rowery, żeby nie były one niszczone. Również w tym roku szkolnym próbujemy położyć podłogę w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora, ponieważ jest to jedyna podłoga, która jest bardzo zniszczona i wymaga po prostu remontu. W tym roku szkolnym również, tak jak zapowiadałam we wcześniejszych filmikach, miała być położona kostka od strony boiska. Tę kostkę obiecał nam położyć pan Jacek Cichy z firmy Agma. Położył ją, jest to 100 metrów kwadratowych od strony boiska. Dzięki temu mogliśmy zorganizować piękną uroczystość zakończenia roku szkolnego. Oczywiście w tym roku szkolnym jeszcze takie drobne rzeczy miały miejsce. Rodzice pomogli nam zorganizować skwerek przed szkołą, zakupili rośliny, zakupili częściowo materiały, częściowo my ze swoich środków i oni własnymi siłami ten skwerek tutaj przed szkołą stworzyli.